Czyli mam rozumieć, że z jednakowym spokojem czytają Państwo ulotki do wszystkich leków, które Państwo dostają, biorą, tak? Czemu one są takie... Małe litery. Małe litery są, żeby się nie doczytywać. Trochę tak, trochę też tak jest, że paracetamol. Czy na sali jest ktoś, kto nigdy nie brał paracetamolu? No właśnie. Uważamy go za generalnie absolutnie bezpieczny, prawda? Myślę, że akurat ulotki paracetamolu większość z Państwa nie czytała. Natomiast to jest lek, który niestety może zmniejszyć liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek, może uszkodzić wątrobę, może uszkadzać nerki, może powodować mnóstwo różnych kłopotów ze skórą, z przewodem pokarmowym, to nie koniec, a tylko drobny wycinek tego, co jest w jego ulotce zamieszczone, tak? Paracetamolu, bezpiecznego leku. W takim razie naturalne substancje. Proszę bardzo. Witamina C. Witamina C wydaje się być kompletnie i absolutnie bezpieczna, tak? Niestety witamina C w większych ilościach sprzyja na przykład kamicy w nerkach. Może powodować biegunki, nudności i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ta bezpieczna witamina C, że nie wspomnę o interakcjach, to znaczy, że ona może się pokłócić z naszym leczeniem. Na przykład leczeniem bortezomibem przeciwszczepczakowym. W większych ilościach oczywiście. A magnez, bierzemy go po to, żeby mieć silniejsze mięśnie, żeby nie mieć kurczów mięśni na przykład. W dużych ilościach może te mięśnie osłabiać, może nawet problemy z sercem powodować, tak? Echinacea, czyli te właśnie takie ziołowe, przykład ziołowego preparatu. Tutaj akurat już tylko na poważnie, tak? Bo jeśli chodzi o magnez, to wydaje się być mało prawdopodobne, żeby w takich niewielkich dawkach na coś złego zrobił, ale w budowce to znajdziemy. Natomiast echinacea może powodować nasilenie różnych chorób autoimmunologicznych. Tu przede wszystkim myślę o chorobach tarczycy, nadczynności, niedoczynności tarczycy, ale i też jakichś chorobach reumatologicznych, tak? Nawet mlecz, tak? To wszystkie takie łagodne, przez nas uważane za bezpieczne substancje mają prawo zrobić coś złego w organizmie. Bo jeżeli coś działa na organizm, to zawsze jest tak, że działa dobrze, może spowodować też coś złego. Nie ma jakiejś substancji, która by działała wyłącznie, tylko i w każdych ilościach pozytywnie na nasz organizm, tak? Chciałabym, żebyśmy od tego wyszli, rozmawiając dalej o lekach. I żeby zawsze Państwo pamiętali o tej ulotce paracetamolu, jak będą Państwo zastanawiać się nad kolejnymi lekami w chemioterapii naszej. Ponieważ w ulotkach muszą być umieszczone, jakby mechanizm pojawiania się informacji w ulotkach od leków jest następujący. Jak lek jest wprowadzany na rynek i nawet później, jeżeli jakieś działanie niepożądane wystąpi u osoby, które to bierze, powinno się to zgłosić i to jest zamieszczane w ulotce leku. Wcale nie wiemy, czy zawsze ono jest spowodowane tym lekiem, ale wystąpiło podczas brania leku, więc ulotka rośnie, tak? I ilość tych efektów niepożądanych rośnie z biegiem czasu, tak? Jeżeli coś się zdarza często u osób biorących dany lek, to bardziej możemy założyć, że to jest związane z lekiem. Jeżeli bardzo rzadko, wydaje się, że niekoniecznie. Jeśli to jest coś niebezpiecznego, no to jednak wolimy założyć, że może być związane z lekiem. Ale to tak naprawdę rządzi statystyka trochę, a nie fakt, że my tak jesteśmy w stanie wgryźć się w organizm i dowiedzieć, czy na pewno konkretny lek robi konkretną rzecz, która by wystąpiła u osoby biorącej ten lek, tak? Co więcej, my możemy próbować to zrobić, jeżeli pacjent bierze jeden lek. Trudniejsze jest to, jak bierze dwa leki. Spośród Państwa jest ktoś, kto bierze mniej niż 3-4 leki. Ciężko będzie znaleźć taką osobę, prawda? Ziołowe to też są leki poniekąd, znaczy ja to traktuję w takiej kategorii, ponieważ zioło zawiera w sobie dużo różnych substancji, tak? Jedno zioło to jest ileś substancji, które Wam przyjmuje, tak naprawdę, nie jedno. Te substancje mogą się z różnymi rzeczami dogadywać, łącznie z różnymi lekami. Mogą działać na różne narządy w różny sposób też. Jak traktować suplementy na przykład? Proszę? Jak traktować suplementy?
Starałam się podchodzić do tego na spokojnie, natomiast ja osobiście, gdy pacjenci mnie pytają, czy mogą brać suplementy diety, generalnie w trakcie terapii jestem raczej na nie, ponieważ suplementy nie muszą przechodzić, wiem, że Pan to wie, pewnie tutaj Państwu powinnam to wytłumaczyć, suplementy nie muszą przechodzić badań dokładnych takich jak leki, więc po pierwsze ich jakość nie musi być tak dobra, dlatego jeśli się kupuje suplementy, proszę celować raczej w takie firmy, które muszą trzymać markę, tak? Które nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wpuścić jeden lek i zniknąć, czy jeden suplement i zniknąć, tak? Po drugie, suplementów raczej nikt nie badał w połączeniu z innymi substancjami i lekami. A jak mówię, witamina C, fajna rzecz, która wyszła bardzo modna od wielu lat, prawda? Może się pokłócić z lekiem przeciwnowotworowym. I opowieści, że coś działa przeciwnowotworowo, mogą się nie sprawdzić, kiedy połączymy to z jakąś substancją, z którą dana rzecz się pokłóci, tak? Dojdzie do interakcji. A tego nie jesteśmy w stanie w przypadku suplementów generalnie przewidzieć, a w przypadku ziół jest to tym bardziej trudne, bo mamy dużo różnych substancji w jakimś jednym ziółku, tak? Nie wiemy, która w jaki sposób się zachowa, jakie on będzie wybrali razem z leczeniem. Ja jestem na stanowisku, że można brać różne preparaty wtedy, kiedy chemia nie jest stosowana, wtedy, kiedy chemia jest stosowana, dostarczamy naszemu organizmowi już tak dużo tych substancji, że wolałabym ograniczyć wszelkie kolejne przez ten czas. Nie dlatego, że ja nie wierzę, że one działają, tylko dlatego, że ja ich nie znam na tyle i nie potrafię przewidzieć, jak zadziałają na danego człowieka, który bierze do daną ilość różnych leków. Tak? Ponieważ leki, jak mają działanie, już znane jakieś tam działania, to nie jest tak, że jeden lek powoduje załóżmy biegunki, drugi lek powoduje wysypkę, a jak się weźmie obie te leki, to nie pojawi się załóżmy żadna z tych rzeczy, tylko w ogóle głowy. Tak może być, tak? A dodać B to nie jest AB. To A już jak jest 3, 4, 5 leków, to naprawdę bardzo ciężko przewidzieć, co się wydarzy. Mamy z tym problem już tylko przy chemioterapii i tych lekach, które my podajemy. Więc wszelkie dodatkowe substancje są dla nas wyzwaniem, tak? I stąd pewnie Państwo czasem uważają, nasza niechęć do suplementów czy do tych leków wszystkich wspomagających nie wynika ona z tego, że uważamy, że one w ogóle nie działają. Zapewne część z nich jakoś działa, natomiast myślimy sobie, że szansa, że one nam to pomogą w leczeniu, jednak nie jest taka duża, jak ryzyko, że przy okazji coś mogą zepsuć. I stąd nasza ostrożność w tym temacie. Jeśli chodzi o, tutaj właściwie tak naprawdę tylko tytułem wstępu, bo później opowiemy sobie o tych wszystkich działaniach pożądanych dokładniej, neuropatia to jest jedna z tych rzeczy, która dotyka właściwie większość spośród Państwa, tak? Zarówno sama choroba może powodować neuropatię, jak i nasze leczenie. Zaraz o tym więcej porozmawiamy. Podobnie jak o kłopotach zakrzepowych porozmawiamy więcej. O wysypkach i biegunkach również. Natomiast należy jeszcze pamiętać, że prawie wszyscy Państwo otrzymują sterydy, N-kortom, dexametazon. To są leki, które są składowym elementem prawie każdej naszej chemii. I niestety one sprzyjają temu, że gardło rozwinęło się, bo pogorszył się przebieg cukrzycy. I to są na tyle ważne leki, że my raczej nie chcemy z nich rezygnować. One naprawdę dobrze nam pomagają walczyć ze szpiczakiem, ale bardzo tutaj jest potrzebna ścisła współpraca z Państwem, regularne mierzenie cukru, glukozy, nie tylko rano, ponieważ akurat po sterydach bardzo często te cukry są najwyższe popołudniami. Że zdecydowanie prosi, jeżeli tego nie robimy na co dzień, proszę nam wybaczyć, bo ja tutaj teraz w imieniu swoich kolegów prosimy, żeby tego cukru mierzyć glukozę i rano, i popołudniami również, żebyśmy wiedzieli, jak to w kolejnych dniach wygląda i żebyśmy mogli odpowiednie leczenie zastosować. Często ta cukrzyca się uspokaja, kiedy odstawiamy sterydy, ale nie możemy tego Państwu wiedzieć. Może się tak zdarzyć, że niestety te kłopoty z glukozą zostaną już z pacjentem. O zakażeniach i infekcjach też jeszcze kilka sobie słów porozmawiamy później. No i my zawsze pobieramy Państwu krew przed każdym kolejnym spotkaniem. Nie tylko dlatego robimy za każdym razem morfologię, że jesteśmy hematologami i mamy na tym punkcie tutaj skrzywienie. Chodzi o to też, że leczenie, które Państwo otrzymują, to jest leczenie, które działa przede wszystkim na komórki szpiczakowe,
ale to nie jest taka broń snajperska, idealnie tylko wycelowana w jedną rzecz, tak? Trochę przy okazji, zakładamy, że przejściowo, może powodować gorszą pracę szpilu. U jednych osób będzie to mniejsza liczba białych krwinek, u innych głównie spadają płytki krwi, czasami jest to kwestia niedokrwistości, tak? I my to regularnie u Państwa kontrolujemy, żeby my w morfologii zwykle nie widzimy szpiczaków. W morfologii robimy to, żeby zobaczyć, jak tam nasze leczenie wpływa na Państwa szpik. Bardziej pod kątem Państwa bezpieczeństwa powiedziałabym to sprawdzę. No to o tej neuropatii. Może nie będę robić przesłuchania, ale zakładam, że większość z Państwa w trakcie swojego leczenia odczuwała mrowienia, trętwienia, uczucie takich szpilek, przede wszystkim na podeszwach stóp, to najbardziej jest takie częste miejsce dotykane neuropatią. Mogą to być też dłonie. Może być tak, że są zaburzenia czucia, które polegają na tym, że nie czujemy dobrze dotyku, a może to być przeczulica, tak? Że to, co jest zwykłym dotykiem, odczuwają Państwo jako ból. Dolegliwości bólowe mogą się pojawiać w przebiegu tej neuropatii też. Mogą nawet pojawić się w nocy, utrudniać zasypianie. Czasem to niemożliwe, to takie normalne funkcjonowanie. Neuropatia czuciowa, czyli właśnie to, o czym teraz porozmawialiśmy, przede wszystkim pojawiająca się na nogach i na rękach, to jest najczęstszy objaw niepożądany naszego leczenia. Są leki, które bardziej sprzyjają neuropatii, są leki, które są pod tym kątem bezpieczniejsze. Jeśli chodzi o leki, które bardziej sprzyjają neuropatii, to jest to bortezomib. Na szczęście zwykle po zakończonym leczeniu to się uspokaja. I talidomid. Tylko tu niestety nie możemy obiecać, że te efekty niepożądane miną po zakończonym leczeniu. Dlatego zawsze trzeba z nami na wizytach o tym rozmawiać. My nie zawsze możemy pamiętać niestety o tym, żeby Państwa o to zapytać, więc bardzo proszę zawsze zrobić sobie listę na kartce rzeczy do powiedzenia lekarzowi i wśród nich dobrze by było, żeby ewentualnie znalazły się uwagi na ten temat. Bo jeżeli neuropatia się nasila, to my jakieś kroki musimy podjąć, zaraz powiem ewentualnie, co dalej w takich sytuacjach. Dużo rzadziej jest tak, że neuropatia jest ruchowa, czyli ciężko jest podnieść stopę, ruszać dłońmi. Ten rodzaj nerwów rzadziej może jest uszkadzany przez leki. Ale dosyć często, a o tym zapominamy i my Państwu powiedzieć, Państwo czasem też nam nie wspominają o tym, bo nie wiedzą, że to związane jest z leczeniem. Mogą być uszkodzone nerwy, które są w środku naszego organizmu i odpowiadają za pracę różnych narządów. Czyli może być hipotonia ortostatyczna, takie zasłabnięcia, spadki ciśnienia przy nagłym, szybkim wstawaniu. To ma prawo się wydarzać. I temu też sprzyjają leki, które wydajemy. Mogą być kłopoty z rytmem serca, dodatkowe współcze, zbyt wolne bicie serca. To też są rzeczy, które warto przypilnować, gdyby coś się działo, dać nam od razu znać. Zaparcia albo biegunki, ponieważ praca jelit też tutaj jest regulowana przez nerwy, na które wpływają nasze lekarstwa. Jeśli chodzi o zaparcia, to też warto pamiętać, że duża część leków przeciwbólowych, które Państwo od nas dostają, może wpływać na zaparcia. Wtedy trzeba nam o tym powiedzieć. Mamy możliwość zmienić te leki na takie, które powodują mniej zaparć. Zawsze, jeśli mamy przepływ informacji po tej stronie, jest nam łatwiej dostosować to leczenie tak, żeby nam to wszystkim odpowiadało. Proszę się nie bać mówić lekarzowi o tym, że coś się dzieje. My naprawdę niechętnie zabieramy pacjentowi jakieś leki, zmniejszamy dawki. Staramy się zawsze zrobić dużo rzeczy oprócz zmiany leczenia, tak, żeby Państwo przeszli przez leczenie w miarę bezpiecznie. Proszę pamiętać jeszcze o tym, żeby, szczególnie na początku leczenia, mierzyć często ciśnienie i tętno, właśnie po to, żebyśmy sobie w razie czego zareagowali na to. Może być tak, że ktoś, kto ma nadciśnienie tętnicze i potrzebował kilku leków, jak zaczyna leczyć się na szpiczaka, to ciśnienie ma znacznie niższe, nie potrzebuje już tylu leków przeciwnadciśnieniowych, wręcz czasem to ciśnienie jest za niskie. Dlatego warto to ciśnienie mierzyć, opowiedzieć nam o tym, że się ma nadciśnienie, że się leczy, jakimi lekami i razem z nami zdecydować, ewentualnie czasami prosimy o pomoc lekarza kardiologa, zdecydować, jakie w razie czego leki zostawić, a jakie na przykład przejściowo być może odstawić, tak? Proszę pamiętać, jeśli chodzi o te kwestie neuropatii czuciowej,
o tym, żeby bardzo ostrożnie traktować swoje stopy i łąka, czyli wygodne obuwie, wygodne skarpetki. Jeśli chodzi o pielęgnację, bardzo ostrożnie, szczególnie wszelkie zabiegi kosmetyczne, bo jeżeli czucie jest zaburzone, to nie będą Państwo czuli, że robią sobie krzywdę. Szczególnie mówię tutaj do osób, które mają cukrzycę, tak? Cukrzyca też uszkadza nerwy czuciowe, więc można, a dużo gorzej jest ogojenie się niestety takich różnych zadraśnić na stopach, więc tu szczególnie trzeba dbać właśnie o te miejsca. Nie doradzałabym używania jakichś poduszek elektrycznych, tego typu rzeczy, ponieważ łatwiej zarówno oparzenie, jak i odmrożenie, kiedy nie czujemy dobrze temperatury, tak? Proszę pamiętać o tym, żeby odpowiednio dużo pić. Jeżeli pijemy więcej, jest mniejsze ryzyko, chociażby, bo jest jeszcze mnóstwo innych korzyści z picia dużej ilości wody, mniejsze jest ryzyko, że ciśnienie będzie nam spadało nieadekwatnie, tak? Choćby tej hipotonii ortostatycznej, to jest bezpieczniejsze. Jest możliwość wykonywania ćwiczeń, które zmniejszą ryzyko tej hipotonii ortostatycznej, z tego co wiem na stronie, na pewno na stronie www.hematologia.pl w zakładce dla pacjentów. I ponieważ te ćwiczenia były opracowywane między innymi przez zespół Karity, to wydaje mi się, że albo już jest, albo na chwilę pojawi się to pewnie na stronie Karity. Widziałam, że to są takie naprawdę łagodne, delikatne ćwiczenia, tam chodzenie po schodach między innymi w odpowiedni sposób, zginanie rąk i nóg. To są rzeczy dość bezpieczne, które może mogą Państwo robić w zasadzie prawdopodobnie spokojnie, samodzielnie, bez jakichś szczególnych konsultacji. Niemniej jednak, najlepiej na początku swojej choroby zawsze warto się skonsultować z rehabilitantem, żeby sobie ustalić, co jest bezpieczne, a co mniej, co jakiś czas sprawdzić, na ile zmienił się Państwa stan. Dobrze? Proszę pamiętać, że jeżeli dokucza neuropatia, to my też możemy oprócz modyfikacji i dawek leczenia, możemy coś z tym zrobić. Są leki, które mogą tą neuropatię trochę osłabić. Proszę się nie bać też, czytając ulotkę, że to są na przykład leki, które my stosujemy w schizofrenii albo w badaczce, tak? Bo to, że ktoś wymyślił dany lek na jakąś chorobę, to nie znaczy, że on tylko i wyłącznie w tej jednej chorobie będzie działać. Talidomid, który Państwo przyjmują, prawie wszyscy Państwo grali pewnie kiedyś w życiu talidomid, wymyślony został z tego, co pamiętam, po to, żeby uspokajać nadmierną nerwowość kobiet w ciąży, tak? To się zupełnie nie powiodło, bo jest lek teratogenny i robił krzywdę w latach 50. w Stanach tym paniom i dzieciom. Natomiast to, że coś jest wymyślone dla jakiejś choroby, to nie znaczy, że w innych kłopotach nie może być z powodzeniem wykorzystywane. I to są bezpieczne dla Państwa leki. Mogą mieć jakieś efekty niepożądane, ale po to z Państwo z nami się spotykają i za każdym razem na wizycie nam mówią, co się dzieje, żebyśmy odpowiednio je dostosowali. Dobrze? Ale nie bójmy się stosować leków innych troszkę niż klasyczne przeciwbólowe. Te leki, które my zalecamy Państwu przy neuropatii, nie mówię tu o przeciwbólowych, tylko tych wspomagających, nie zadziałają od razu. Branie ich, nie działa jak tabletka przeciwbólowa. Jeśli Państwo łykną jedną, dwie, neuropatia nie zniknie. Po dwóch, trzech, czterech tygodniach powinni Państwo odczuć efekty, ale trzeba dać tym taką szansę dłużej troszkę. Więc tutaj warto też, gdyby Państwo czuli, że coś nie działa, z nami porozmawiać o tym, bo nie każdy lek działa od razu w taki sam sposób. Natomiast po niektórych z tych leków może być senność, ospałość, więc to też warto z nami zawsze każdy problem omówić, żeby Państwo wiedzieli, co z czego wynika. Mówiłam o tym, że jest ryzyko zakrzepicy. Pamiętają Państwo, jak mówiliśmy o tym, że chore plazmocyty przeprogramowane produkują dużo białka. Tak, dużo tych przeciwciał, takich zepsutych, które nie bronią nas przed bakteriami, ale jak jest tak dużo we krwi, to krew się robi zagęsta i jest ryzyko, że dojdzie do zakrzepicy. Zakrzepica najczęściej albo występuje w głębokich żyłach nóg, przede wszystkim tutaj łydki, albo może wystąpić w naczyniach w płucach, jak to się nazywa zatorowość płucna, tak? Zakrzepica żył głębokich i kończyn dolnych oraz zatorowość płucna są takie dwie rzeczy, które najbardziej tutaj, na które najbardziej patrzymy. W związku z tym, jak zaczynamy leczenie i jest jeszcze tego białka dużo, plus dajemy leki, które niestety mogą zmniejszyć ryzyko zakrzepicy, to sporej części spośród Państwa na pewno proponujemy leki przeciwszewlikowe, żeby zmniejszyć ryzyko tej zakrzepicy. Jeżeli nie dajemy dużo leków, które nam zwiększają ryzyko zakrzepicy,
to może to być po prostu azar chlorowy, aspirina kwasa czy glicerol, tak? Ale dosyć dużo spośród Państwa, szczególnie w tym pierwszym okresie, szczególnie jeśli nie mogą się Państwo za dużo ruszać, tak? Bo kłopoty z kręgosłupem na przykład to uniemożliwiają, wtedy ryzyko zaszczepicy jest jeszcze wyższe, to wtedy proponujemy Państwu najczęściej zastrzyki z heparyny drobnokosteczkowej, to te zastrzyki w brzuch, które Państwo codziennie muszą sobie aplikować, znienawidzony przez większość z Państwa, ja to absolutnie rozumiem, ale to jest bezpieczne leczenie przeciwkrzepliwe, które możemy Państwu zaproponować, bo na przykład aspiryna może nie być wystarczającym środkiem, tak? Do tego aspiryna jest lekiem, który działa kilka dni, więc nie bardzo możemy odwrócić jej działanie, gdyby coś się wydarzyło, nagłego jakieś krwawienie na przykład. A te zastrzyki działają skutecznie, ale krótko. I to jest dla nas bardzo dobre połączenie, tak? Że my panujemy nad tym, co się z Państwa dzieje lepiej. Są jeszcze, być może ktoś z Państwa tutaj przyjmuje takie leki, tak zwane nowe leki przeciwkrzepliwe, to różne, takie jak Pradaxa na przykład, albo Xarelto, być może ktoś z Państwa z innych przyczyn takie leki bierze. To jest kuszące, bardzo wygodne. Natomiast my jeszcze tych leków dobrze nie znamy, za mało trochę jeszcze słyszeliśmy o tym, czy one są odpowiednio skuteczne w chronieniu naszych pacjentów i dlatego jeszcze tak naprawdę szeroko ich nie polecamy. Być może to się zmieni za jakiś czas, ale dla nas najlepiej uznaną metodą, żeby chronić Państwa przed zakrzepicą najczęściej, są te nieszczęsne zastrzyki, tak? Także tutaj pewnie jeszcze na razie się to nie zmieni i w niektórych sytuacjach będziemy Państwu to proponować. Podczas leczenia zarówno bortezomibem, zastrzykami co kilka dni, jak i na przykład lenalidomidem może zdarzyć wysypka. Może ona być tylko w tym miejscu, gdzie jest zastrzyk z bortezomibu, może być taka ogólnie występująca na całym ciele. Najczęściej nie trzeba się nią szczególnie martwić. Jeśli ona jest taka mało zaawansowana w jednym miejscu, można stosować maści albo takie przeciwalergiczne, jak fenistil chociażby, albo maści z sterydami, lekarz może Państwu przepisać. Można łykać takie przeciwalergiczne. Gdyby ta wysypka, poszywka była taka bardziej nasilona, czasami na chwilę przerywamy chemioterapię, podajemy Państwu doustne sterydy, które bardzo ładnie nam zwykle pomagają opanować tą wysypkę i prawie zawsze udaje się po krótkim czasie, tygodniu, dwóch, wrócić do tego leczenia i wszystko dalej spokojnie kontynuować, tak? Najczęściej. Aczkolwiek jest to irytujący problem. Jeśli chodzi o biegunki, bardzo często ciężko nam podać Państwu przyczynę, dlaczego taka biegunka w trakcie leczenia występuje. Są leki, które sprzyjają biegunkom. Na przykład wspomniany wcześniej lenalidomid może być związany z tym, że biegunki się u Państwa pojawią. Ale proszę pamiętać też o tym, że spora część z Państwa bierze też dużo innych leków właśnie. I czasami na przykład leki przeciwcukrzycy, takie jak metformina, mogą sprzyjać też biegunkom, tak? I może się skumulować działanie kilku różnych leków i to niekoniecznie jest wina, w cudzysłowie, tylko i wyłącznie tej terapii, którą Państwo od nas dostają. Mogą być też inne przyczyny, tak? Każdy z nas może złapać infekcję wirusową i po prostu mieć biegunkę z tego powodu, przy czym raczej to są już krótkotrwałe problemy. To, co możemy spróbować zrobić, no jeśli jest to infekcja wirusowa, no to tutaj rozmowa z lekarzem zapewne to szybko w miarę wyjaśni i on odpowiednio podziała. Można próbować stosować cholestagel, to są tabletki, które trzeba faktycznie przyjmować co najmniej dwa razy dziennie. Ich skuteczność jest dyskusyjna. Ja przyznam, że głównie znam je z literatury. Nie wiem, na ile działają. No można spróbować, ewentualnie porozmawiać z lekarzem o tym, żeby... To są leki, które zmieniają kwestię wchłaniania nam czasu żółciowego. Podobno czasami troszkę pomaga to opanować biegunkę. Niektórzy sugerują też, żeby ograniczyć tłuszcze, ale tutaj bardzo bym prosiła o rozwagę i nie robimy niczego gwałtownego, dlatego że nasi pacjenci, szczególnie w tej fazie pierwszej, kiedy jest intensywne leczenie, nie powinni się intensywnie odchudzać, ok? My chcemy, żeby Państwo byli bardzo fit i dbający o dietę, tak? Ale nie odchudzamy się gwałtownie. Dlatego wszelkie ograniczenia dietetyczne mają być rozsądne i nie bardzo agresywne. Dobrze? Można próbować stosować probiotyki. No i tutaj też trwają dyskusje. My się coraz bardziej ośmielamy probiotyki Państwu sugerować. Natomiast z pewnymi ograniczeniami, tutaj w rozmowie z jedną z pacjentek zresztą
temat padł i faktycznie, jeśli jest mało granulocytów, granulocyty, czyli rodzaj białych krwinek, które walczą z bakteriami, inaczej nazywają się neutrofile, jeśli jest ich mniej niż 0,5, 0,7 w tych wartościach bezwzględnych, to niekoniecznie, ponieważ nawet te dobre bakterie mogą jednak troszkę zaszkodzić, tak sądzimy. Być może zmienimy zdanie za jakiś czas. Póki co i tak już robiliśmy się łagodniejsi, bardziej liberalni, bo nie chcieliśmy żadnych probiotyków u naszych pacjentów kiedyś. Teraz się powoli na to otwieramy, tak? I też uprzedzając pytania, pewnie nie znam żadnych lepszych i gorszych probiotyków. Nie mamy na ten temat większej wiedzy, ponieważ to są często też suplementy diety. W związku z powyższym nie mają najczęściej bardzo dużo badań. To się może zmienić, bo coraz więcej jest badań i spora część kolegów się zajmuje właśnie stosowaniem probiotyków u pacjentów, również z chorobami hematologicznymi. Może za jakiś czas będzie tak, że będziemy wiedzieć, że jakaś bakteria jest lepsza niż inna, jakiś zestaw jest lepszy niż inny, ale póki co to trochę mniej wiemy, niż byśmy chcieli Państwu dolegać. No i zawsze oczywiście stosować można leki objawowe, takie loperamid. Nie jestem wielkim fanem stosowania loperamidu przy każdej pierwszej możliwej biegunce, na pewno nie przy tych infekcyjnych. Natomiast jeżeli problem jest przewlekły, warto czasami faktycznie sięgnąć po takie środki. Czy coś by Państwo chcieli zapytać o tego, bo tak na końcu pewnie będzie ciężko zebrać myśli? Ja mam pytanie, wracając do tego, tej neuropatii szczepionkowej. Tak. Pani powiedziała, że używane są leki wspomagające jakby przy leczeniu tej neuropatii. Jak długo później te leki muszą być brane? Te leki niestety działają, póki są brane, tak naprawdę. Jeżeli neuropatia jest na przykład po kortyzonie i zakładamy, że ona jest czasowa, to branie ich przez parę, załóżmy, miesięcy być może wystarczy. Sprawa się uspokaja, urządzenie się uspokaja i też nie trzeba brać tych leków. Ale jeżeli mamy neuropatię po na przykład talidomidzie, czy powiedzmy jest to neuropatia po przebyciu zakażenia półwarstwem, tak? Ona jest szczególnie trudna dla nas niestety tutaj w leczeniu, to jest tak, że może nie być momentu, w którym wystarczy, że człowiek się nabrał tego leku tyle, że już nie trzeba. To się bierze i bierze i bierze bardzo długo. Część leków przeciwbólowych lepiej działa na neuropatię, część nie tak dobrze. Oksykontin na przykład to jest jakiś spośród opiatów, lepiej troszkę działa na neuropatyczne możliwości, tak? Ja się pytam o te leki, ponieważ tak, bo ja nie wiem, pani się czeka, na to już jest bierze 7 lat i faktycznie, czy pani słusznie zauważyła, bo mówię taką palca, jak w trakcie leczenia hematologicznego. I te leki powodują jakby odbudowę tych naczyń obwodowych często, a nie powodują jakby zmniejszenie bólu. Zmniejszenie bólu ma leki jakieś. One nie są lekami, które zmniejszają ból, tak. I te odbudowa tych naczyń obwodowych jakby w tym momencie się zatrzymuje. I teraz pytanie, czy on ma do końca życia wreszcie leki, czy Lyrica na przykład jest takim lekiem. Benfogama czy ten Neurocon, to są takie trzy leki, które on na przykład bierze. I w sumie teraz to nie wiem, czy on ma brać te leki, czy ma nie brać tych leków, bo jakby trzy leki odpadły, to na pewno by tak było mniej. Trudno mi powiedzieć na to pytanie, nie znam się, rozumiem się, że tutaj to jest też tak, że my Państwa staramy się całościowo otoczyć opieką, ale nasza wiedza nie jest wystarczająca do tego, żeby czasami poradzić sobie ze wszystkimi problemami. I tu szczerze powiedziawszy, zasięgnęłabym ewentualnie opinię albo neurologa, albo może nawet bardziej kolegów z poradni leczenia bólu, którzy w tych kwestiach są lepsi. Jeśli to jest tak, że ból jest zlokalizowany w jednym miejscu, uboczywy, silny i przeszkadzający, może da się zastosować jakąś miejscową metodę, żeby zablokować jakby nerw w tym miejscu i wtedy nie będzie trzeba przyjmować tych preparatów. Natomiast czy koledzy mają na sobie metody, oni podają odpowiednie leki, które blokują jakby działanie tych nerwów, ale ja nie wiem, czy to jest możliwe w danym przypadku, tak? Natomiast kwestia, kiedy ewentualnie jest sens przerwać, nawet nie jestem pewna, czy oni odpowiedzą na to pytanie. Raczej niestety metoda próby błędów. Mam jeszcze pytanie. Państwo widzicie rolę
ryzyka upadku, tak, u pacjentów, którzy mają właśnie z neuropatią wegetatywną. Uchowano to wiadomo tam dotyczy dysfunkcji mięśni, ale jeżeli chodzi o uczuciowo, uczucie głębokie, bo pacjent jest starszy, tak, to może mieć masę innych problemów, czy ktoś myśli o jakieś takie przeciwdziałanie tego rodzaju pulmonie, czyli ryzyka, zwiększonego ryzyka upadku właśnie w sytuacji takiej do neuropatii wegetatywnej, uchowej, uczuciowej. Obawiam się, że więcej niż to, co powiedziałam, to nie jesteśmy w stanie wykonać. Pilnujemy, żeby nasi pacjenci odpowiednio się nawadniali, bo odpowiednie zawsze temu sprzyja. Staramy się przekonać naszych pacjentów do modyfikacji troszkę stylu życia. Absolutnie prosimy o to, żeby się nie zrywać w sposób gwałtowny, żeby nie wstawać szybko, tak? Żeby zwykle, kiedy Państwo stają, mieć szansę się oprzeć o coś. I to tak naprawdę tyle, plus ćwiczenia, o których wspominałam, które są na tych stronach internetowych, które mają troszkę przyzwyczaić organizm do tego, żeby jej funkcjonował, szczególnie w trakcie chemioterapii, bo po zakończeniu liczymy na to, że część neuropatii, jak się uda, ta duża część wystąpiła, ale nie jesteśmy w stanie niestety ani ocenić ryzyka, szczególnie, że załóżmy mam pacjenta z cukrzycą czy po udarze, i to jest tak, że dodatkowe są kłopoty, które powodują, że mamy większy problem z tym, że niestety to jest tak, że my nie możemy Państwa zabezpieczyć w jakiś sposób pewny. Możemy tylko uczulić Państwa na to, żeby troszkę zmodyfikować swój tryb życia, ale w żaden sposób nie chodzi nam o to, żeby Państwo położyli się w łóżku i przez te parę miesięcy doczekali do Państwa chemioterapii, bo Państwo to wiedzą, bo Państwo to są. Tak, także. A ten układu to tak, to jest jeden z tych starszych leków przeciwprzewlekłych doustnych, ale zakładam, że jeszcze jakieś inne były powody. Zawsze widza wystąpiła. Zaporowość. Zaporowość. I w tym, jeżeli wystąpi zaporowość już danego pacjenta, to wtedy no nie bardzo możemy sobie pozwolić na to, żeby się zastanawiać nad tym, czy coś jest bezpieczniejsze, czy nie. Musimy już konkretnie zadziałać tak, żeby przeciwdziałać ewentualnym nawrotom. Wtedy najczęściej proponujemy albo acenokumarol, albo warfarynę. To są dwa leki przeciwkrzepliwe doustne. Przy czym to jest skuteczne leczenie, mamy nadzieję, ale trzeba zachować sporo środków ostrożności, regularnie badać krew, pilnować morfologii. I to jest tak, że no już proszę zmienić ten tryb życia do odpowiednio stosowanych leków. Raczej nie dajemy profilaktycznie, ale kiedy już wydarzy się zakrzepica, to jest to forma leczenia i prewencji ewentualnego nawrotu bardziej trochę radykalna, tak. Ale wymagająca od Państwa nieco więcej współpracy, prawda? Proszę Pani, jaki był poziom neutrofilii przy probiotykach? To znaczy, to jest moja opinia, to nie jest jedynie słuszna opinia, z pewnością. Najczęściej my martwimy się o bezpieczeństwo probiotyków, jeżeli jest mniej niż 0,5 albo 500, to zależy od jednostek do granulocytów. Natomiast to być może będzie się zmieniać, raczej będzie to ewoluować w tą stronę, że będziemy coraz bardziej liberalnie podchodzić do tych substancji. Czy w tej fazie takiej debaty jest w jakiś sposób uruchomiony w biurze, dlaczego było rozumiem, że nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania ćwiczeń czyści zakrzepowych, które wystały z stawu kończyn? Nie ma przeciwwskazań, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby to było zawsze w porozumieniu z lekarzem prowadzącym po kontroli badań obrazowych. Dlatego, że ci pacjenci mogą być po złamaniach i nie tylko kręgosłup. Czasami to są złamania kości udowych i tak dalej, więc tu jest kwestia jakby stabilności. Jak powiem Państwu, teraz my robimy, teraz jest myślę łatwiej nawet współpracować, ponieważ teraz, kiedy robimy chorobowy CTL u większości pacjentów, mam nadzieję przynajmniej, ewentualnie na przykład PET, to Państwo dostają też od nas lepiej oceniony kościec. I widzą Państwo, że to jest tak, że na przykład wiano stoliczne są mocno zaawansowane również w kościach długich, tu nie można szaleć za bardzo. Czy jest tak, że jest w miarę bezpiecznie? Jak najbardziej jakaś forma rehabilitacji od samego początku byłaby idealna rozwiązaniem. Jasne. To jeszcze teraz kilka praktycznych uwag na czas chemioterapii przede wszystkim. Bo kiedy chemia już się kończy, Państwo w zasadzie wracają do w miarę normalnego funkcjonowania. No troszkę bardziej trzeba na siebie kochać. Na przykład biegania na publicznym basen pewnie bym się zastanowiła, czy zalecać, ze względu na warunki higieniczne, które dysponujemy. Gdyby Państwo mieli miejsce świetne i sprawdzone, to
pływanie jest cudowną wersją rehabilitacji, to zawsze nas frustruje, bo najchętniej byśmy wszystkich wysłali na basen. Na trochę się martwimy jednak o infekcję, o grzybice, więc tutaj mamy problem. Na pewno szczególnie w trakcie chemioterapii nie chcemy, żeby Państwo, gdyby to było tak, że Państwo zaczynają dopiero chemię i są w kiepskiej formie, tak? Ta choroba jest bardzo zaawansowana. To zbiorowiska ludzkie są problematyczne. Ja wiem, że wszyscy dbają o to, żeby nie przychodziły osoby zainfekowane. Nawet dziś robiliśmy sprawdzian, wszystko było kontrolowane i wiem, że nie mamy tutaj infekcji dzisiaj żadnych. Także tak, to powinno się unikać promocji w supermarkecie, tak? Mszy o 11 w niedzielę, to nie są dobre miejsca dla Państwa. Dlatego, że tam idą wszyscy, łącznie z tym zanginą, przeziębieniami i tak dalej, i tak dalej. Także tego typu imprezy nie są dla Państwa. Państwo raczej do marketu poza promocjami. Dlatego, że właśnie trzeba unikać osób podezrywanych. Część z Państwa ma dzieciaki albo wnuki, bardzo kochane, kilkuletnie, ale niestety nie chciałabym, żeby Państwo się nimi zajmowali, przytulali je i tak dalej, kiedy są chore, przeziębione, kiedy mają biegunkę, kiedy mają maksymalny jakiś katar, tak? Żeby Państwo nie łamali tych infekcji. To niestety jest tak, że to Państwo mają być traktowani trochę jak to małe dziecko w domu, do którego się nie podchodzi, kichając, prychając, do którego się podchodzi ostrożnie, żeby to nie zarazić. Dobrze? Co do pracy, to jest tak, że my nie zakazujemy Państwu pracy pod warunkiem, że ta praca nie wiąże się z jakimś ryzykiem urazu, na przykład. Jak ktoś jest, nie wiem, operatorem maszyn, załóżmy, i wymaga to też jakiejś niewiarygodnej precyzji, to też nie jest to może najlepszy pomysł, żeby robić to w trakcie chemioterapii, bo jednak w trakcie chemii mamy prawo czuć się gorzej, mamy prawo reagować wolniej, to nie jest tak bezpieczne wtedy dla nas, tak? Jeśli Państwo by pracowali w aptece i obsługiwali w sezonie wszystkich chorych przeziębionych, to oczywiście też nie jest dobrym pomysłem. Więc wszystko zależy od tego, jaką pracę Państwo wykonują. Nie jestem za tym, żeby zamknąć się w domu, ale trzeba zawsze porozmawiać z lekarzem, co konkretnie Państwo chcą robić i on wtedy doradzi Państwu, czy to jest bezpieczne, czy niekoniecznie dla Państwa bezpieczne w konkretnej fazie choroby. Bo to też nie jest tak, że jak Państwo usłyszą, że raczej do pracy nie, to jest to dożywotni zakaz. Jest to na pewno na czas intensywnego leczenia, a później zdecydowanie bardziej puszczamy Państwa na wolność. Baseny, sauny to sobie w zasadzie omówiliśmy. Co do podróży. Podróże traktujemy z pewnym dystansem dlatego, że wiążą się chociażby z lotami samolotem często, są zmiany ciśnienia, zwiększone ryzyko zakrzepicy. Więc tutaj jesteśmy ostrożniejsi. Długie podróże samochodem też mogą się wiązać z ryzykiem zakrzepicy, bo mamy przymusową pozycję nóg, zwykle nie pijemy tyle, ile trzeba, często jest gorąco, tak? To są takie narażenia właśnie na zakrzepicy już w samej podróży. Jeśli gdzieś Państwo chcą się wybrać, wolałabym, żeby to było miejsce bezpieczne sanitarnie, tak? Żeby było tam czysto, żeby jedzenie pochodziło z bezpiecznych źródeł, żeby Państwo nie złapali jakiejś infekcji, bo Państwa odporność niestety nawet w fazie, kiedy już leczenie jest zakończone, tak rewelacyjnie wysoka nie jest, tak? Należy naprawdę o siebie bardziej dbać i się troszczyć. Tym bardziej, że w czasie chemii infekcja niestety nam komplikuje to leczenie. Nie dajemy chemioterapii pacjentowi, który ma trudną infekcję, ponieważ jest to dla niego niebezpieczne. Ta infekcja może się rozbuchać, tak? Być uogólnić. Dlatego to jest ważne, żebyśmy unikali takich sytuacji. Jak się wydarzą, trzeba dać znać lekarzowi, iść do swojego lekarza rodzinnego zawsze i dać znać lekarzowi hematologowi. My nie jesteśmy w stanie przy ilości pacjentów, którą mamy i też ze względu na to, że przychodzą do nas Państwo bez infekcji po chemioterapię, przyjmować chorych, którzy są z infekcjami, tak? Bo to nie jest bezpieczne dla kolegów, którzy przychodzą do nas po chemii. Ale informacje, rady zawsze, tak? Także zawsze warto nas poinformować, podać numer do nas lekarzowi rodzinnemu, tak żeby współpraca między nami była, żebyśmy mogli szybko reagować. Jeśli chodzi o zwierzęta, to tak naprawdę, może niekoniecznie w fazie intensywnego leczenia kupowałabym nowe
nowego, nowego psa, tak? Ale jeśli mają Państwo jakieś zwierzę w domu, jak najbardziej nie jest to jakieś bardzo niebezpieczne, ale sugerowałabym, żeby na przykład nie wymieniać kotu kuwety samemu, tylko dać się na innych domowników w tej kwestii, dobrze? Czyli też z rozsądkiem. O zabiegach kosmetycznych rozmawialiśmy sobie przy neuropatii. Jeśli chodzi o jedzenie, większość rzeczy dla Państwa jest dozwolona, tak? W trakcie intensywniejszej części radioterapii niekoniecznie chcemy, żeby Państwo jedli surowe rzeczy, szczególnie surowe mięso, jakieś pleśniowe sery, tego typu rzeczy. Chcemy, żeby Państwo raczej odżywiali się nieciężko, strawnie, nie bardzo pikantne te potrawy. No i najlepiej, żeby to nie były fast foody, rzeczy wysoko przetworzone, tylko trochę zdrowsze, ale pełnowartościowe, normalne jedzenie. Przy tym jedzeniu warto dbać o higienę, o tyle, żeby zawsze, szczególnie bardziej myć, a może ewentualnie obierać, tak, ze skórę. To są zasady, które tak naprawdę każdy z nas powinien przestrzegać. Większość tego nie robi, ale Państwo powinni bardzo. Na początku leczenia szczególnie jest problem z odpornością. Tak? Ja mówiliśmy sobie w pierwszym wykładzie o tym, że organizm nie produkuje przeciwciał, takich jak trzeba, tylko te uszkodzone, więc nie jest tak odporny na różne zarazki, bakterie i wirusy. W związku z powyższym, kiedy zaczyna się chemioterapia, bortezomibem, wszyscy z Państwa pewnie dostają Feviran profilaktycznie, bo przy tym akurat ten jest większe ryzyko, że odezwie się u pacjenta opryszczka. Natomiast przy wszelkich innych zestawach chemioterapeutyków, to w zasadzie indywidualnie lekarz zastanawia się nad tym, czy u Państwa ryzyko zakażenia jest większe czy mniejsze i może zaproponować na te pierwsze tygodnie, miesiące, żeby jeszcze dodatkowo przyjmować jakieś antybiotyki. To nie jest jakby obowiązkową rzeczą, natomiast część spośród nas widzi więcej plusów, część widzi też jakieś minusy. Także myślę, że to jest tak naprawdę indywidualnie do omówienia ze swoim lekarzem prowadzącym. Czasami, kiedy bardzo spadają białe krwinki, szczególnie kiedy pojawia się infekcja, możemy Państwu zaproponować specjalne zastrzyki z czynnikiem wzrostu granulocytów, które trochę pomogą tą odporność dźwignąć, ale one pomagają poprawić tylko częściową odporność, bo wtedy produkuje się więcej granulocytów, które walczą z bakteriami, ale przeciwciał tych prawidłowych od tych czynników wzrostu niestety nie przybędzie. Że odporność jest bardzo złożoną mechanizmem, na jedne rzeczy możemy wpłynąć, na inne nie do końca niestety. Kiedyś pytano mnie o szczepienia, więc pomyślałam, że zawsze będziemy sobie może wspominać jak orientacyjnie o tym, co warto, czego nie. Nie powinni Państwo w trakcie leczenia i jeszcze kilka lat po leczeniu, no jeśli ktoś kilka lat temu miał leczenie przed całkowitą remisję i nie ma w ogóle cienia choroby, to może rozważać tak zwane żywe szczepionki. Ale generalnie rzecz biorąc nie zalecamy żywych szczepień. Wśród żywych szczepień będzie gruźlica i odra na przykład, tak? Państwu nie są dane do szczepienia. Natomiast na pewno zalecamy takie szczepionki zabite, które nie mają prawa zrobić krzywdy. I tutaj absolutnie grypa corocznie. Jesteśmy za tym, żeby Państwo się szczepili co roku. Termin to mniej więcej wrzesień, październik, no listopad. Najlepiej wyprzedzić tą fazę, kiedy epidemia się już rozmucha. Warto się zaszczepić na WZW typu B, przed rozpoczęciem jeszcze leczenia, bądź później w fazie, kiedy miara chorobowa jest spokojna. Jeśli Państwo mogą na WZW-a, to też byłoby dobrze, bo to jest zabezpieczone trochę przed jedzeniem z różnych niewiadomych źródeł. Warto, ale to jest droga już procedura, zaszczepić się przeciw streptokoków, pneumonii, przy czym mówię, niestety tutaj zostało nam w Polsce tylko drogie szczepionki, więc to jest kilkaset złotych wydatek jednorazowych, a nie jedyny, bo niestety trzeba powtórzyć. Nie upieram się. Są jeszcze oczywiście różne inne szczepienia. Natomiast to jest tak, że my te szczepionki doradzamy Państwu, ale nie możemy Państwu niestety powiedzieć, że one Państwa na pewno ochronią. Ponieważ organizm, nawet jak mu się da takie narzędzie do nauczenia się odporności, to nie zawsze z niego skorzysta, bo mechanizmy odpornościowe przy szczepionkach są słabe. Ale jeżeli mamy szczepionki, które są bezpieczne, uważam, że warto spróbować. Kiedy się szczepić?
najlepiej szczepić się albo zanim zacznie się leczenie, ale tutaj jest problem, dlatego że zwykle Państwo do nas trafiają, to my chcemy rozpocząć to leczenie jak najszybciej. Natomiast powinno się dać kilka tygodni, no minimum te dwa, najlepiej troszkę więcej, szczepiące na zadziałanie, zanim się chętnie zacznie. Więc dobrym pomysłem jest też wykorzystanie tego okresu, kiedy się leczenie powiodło, mamy święty spokój, wtedy ewentualnie zająć się szczepieniami również. Podczas chemii no, można próbować, natomiast skuteczność tych szczepień będzie zdecydowanie niższa. Tutaj w zasadzie wyjątkiem jest grypa. Grypę bym chciała, żeby Państwo pamiętali o szczepieniu bez względu na to, w jakiej tam fazie choroby i leczenia się Państwo znajdują. Co się może zdarzyć po szczepieniu? Mogą być gorączki, mogą być jakieś skórne objawy, mięśni, kości. Może się wydawać Państwu, zaszczepili się Państwo na grypę i ta grypa wystąpiła. Naszym zdaniem lekarzy może się tylko Państwu wydawać. My uważamy, że nie da się zachorować na grypę po szczepionce na grypę, ani zachorować na żadną inną chorobę po szczepionce zabitej. Ale można mieć takie alergiczne objawy, które czasem będą wyglądać na przykład właśnie trochę jak grypa. Jeśli chodzi o inne leki, bo czasem Państwo pytają, co można, żeby wzmocnić swoją odporność. My tu też nie mamy jakoś bardzo sprawdzonych informacji. Natomiast po rozmowach z immunologami uznałam, że tutaj mogę spróbować zaprezentować kilka możliwości. Są teraz tak zwane doustne szczepionki. Niektóre są skierowane przeciw infekcjom bakteryjnym, które dotykają układu oddechowego. Inne są skierowane przeciw infekcjom bakteryjnym, które raczej atakują układ moczowy. Można spróbować. Nie chciałabym wzbudzać Państwu przekonania, że to jest coś, co na pewno zadziała, tak? Natomiast wydaje nam się, że jest to w miarę bezpieczne dla Państwa. Co do leków przeciwwirusowych jest trudniejsza sytuacja, bo mamy tą nieszczęsną machinację, która może nam troszkę układ odpornościowy rozregulować. I gropinozin, co do jego skuteczności też ma wahania poważne, a na pewno trzeba uważać przy wysokim stężeniu kwasu moczowego. Więc co do wzmacniania odporności, obawiam się, że tutaj jest, na pewno nie zaspokoję Państwa ciekawości, bo nie mamy takich narzędzi, które by w pewny sposób tutaj pomagały. Nie chcę Państwa więcej zamówić, bo jest prześliczna pogoda, a pracownik piękny. Chyba, że mają Państwo drugie pytania. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać. Tak. Ja przyjechałem na względu na człowiek. To komuś się prosi, żeby glukometr przypisał? Glukometry, z tego co wiem, to powinny być bankieta. No, pasku jest gorzej, dlatego że jeżeli nie ma się rozpoznanej cukrzycy, paski nie są rekomendowane niestety. Lekarz Państwu te paski wypisze jak najbardziej, czy lekarz rodzinny, czy lekarz, ale na 100% jeśli nie mają Państwo cukrzycy. To generalnie jest problem przy tym całym postępowaniu takim wspomagającym Państwa, bo tak jak żelazo jest nierefundowane, jeśli ktoś potrzebuje przyjmować żelazo, antybiotyki, które Państwu przepisujemy profilaktycznie, czy Firan, one w zasadzie są nierefundowane. My czasem trochę napinamy rzeczywistość i tam próbujemy to jakoś ze zniżkami dawać, ale jest to i tak jakby jedna z kosztowniejszych części leczenia. Nie mogą się wpisać na nasze paski. Niestety każdy lekarz w Polsce przepisuje recepty do ogólnopolskich zasad, które funkcjonują wszędzie bez względu na to, gdzie się znajdujemy. Nie, niestety. To nie jest tak, że nam się władze wykazują zrozumieniem, że Państwo potrzebują pewnych rzeczy i je dostajemy. Nie. Czy maseczki jest to bezpieczne, bezpieczeństwo? W pewnym sensie tak. Co prawda uważa się, że niektórzy twierdzą, że do gryby to tam inne maseczki z inną przepuszczalnością, ale ostatnio szkolono nas, że niekoniecznie. Że wydaje się, że tak, to proszę pamiętać, że jeżeli Państwo używają maseczek, to nie powinno być tak, że jedna maseczka jest używana przez dwa tygodnie, tak? Bo to trochę traci swój sens. Jeżeli gdzieś się idzie w miejsce, gdzie jest dużo ludzi, bo czasem się zdarzają takie sytuacje, że nie ma wyjścia, tak, warto, uważam. I myślę, że na tyle już się zmieniło u nas czasy, że nie ma się co przejmować nawet jakimiś pojedynczymi mało, może sympatycznymi spojrzeniami. Najbardziej. W takich sytuacjach tak. Przedawkowanie witaminy D3, jeżeli się ma zdrowe nerki, nie powinno w zasadzie niczym groźnym się zakończyć. A jeżeli mamy chore nerki i witaminy D przyjmujemy dużo, to może to doprowadzić do tego, że się nam zaburza cała gospodarka wapniowo-fosforowa i mogą te kości niestety się jakby
nie funkcjonować tak, jak powinny. Może być kwestia jakby gorszej pracy jeszcze nerek, bo tam się mogą odkładać złogi. Także jak najbardziej wtedy to zaczyna być niebezpieczne. Jeśli mamy zdrowe nerki, prawdopodobnie możemy przyjmować minimum 2000 jednostek dziennie. Można pewnie przyjmować większe dawki, troszkę rzadziej, ale jeżeli mają Państwo chore nerki, trzeba porozmawiać z lekarzem, bo zakładam, że wtedy taka dawka 1000, a może mniej niż 1000 jednostek dla Państwa byłaby lepsza. Można kontrolować witaminę D, ale jest to badanie drogie i wydaje się, że nie do końca aż tak oddające. Tutaj rzeczywiście przy chorych nerkach to pewnie co jakiś czas ewentualnie sprawdziła, ale przede wszystkim pomyślałam po prostu o mniejszej dawce. I chodzi mi jeszcze o statyny, które jednak bardzo nie działają z takim leplinem. I co robić? Można stosować inne leki przeciwcholesterolowe też. Tylko trzeba by się porozumieć wtedy z kardiologiem, bo tutaj przyznam, że my z tymi nowinkami nie jesteśmy za pan brat, ale poza statynami jest jeszcze troszkę innych leków, które można stosować. Natomiast może jeśli chodzi o leplinie, to rozumiem, że są takie wyniesienia, ale ogólnie statyny mają całkiem niezłą prasę. I wydaje się, że przy innych schematach leczenia może nawet pomagają w leczeniu krwiczach. Być może nie przy tym leku. Przyznam, że ja tutaj musiałabym się jeszcze wczytać dobrze w literaturę. Natomiast przy bortezomibie z bodajem doksanem wydaje się, że ten efekt może być nawet pozytywny. A jeśli karterowski on jest przeciwwskazania przy krwiczach? Ale... Nie, no tutaj to właśnie, to jest ale... przykład tego, jak czytać ulotki, tak? Przy szpiczaku na samym początku choroby może być bardzo intensywne niszczenie kości i wtedy stężenie wapnia jest bardzo wysokie. I myślę, że z tego wynika ten zapis, że jak ktoś ma świeżo rozpoznanego szpiczaka, może mieć bardzo dużo wapnia, bo mu się zniszczyły kości i ten wapń wyszedł do krwi, wtedy nie. Ale jeżeli Państwo dostają, a prawie wszyscy Państwo dostają od nas w tej fazie choroby, kiedy wymagają Państwo leczenia kroplówki na kości, wtedy tego budulca do budowania kości musimy dostarczać. My zawsze na wizytach Państwu oceniamy stężenie wapnia i wiemy, czy Państwo dalej powinni wapń brać, czy jednak powinno się zmniejszyć dawkę wapnia, czy powinno się zrobić przerwę. Staramy się to na bieżąco monitorować, dlatego proszę tam akurat wpisem się nie przejmować, tylko raczej porozmawiać z lekarzem, czy Pani stężenie wapnia jest prawidłowe, za wysokie czy za niskie, a on wtedy pomoże Pani podjąć decyzję, czy dawkę, którą Pani wie, że trzeba podać lekarzowi, konkretnie ile Pani wapnia na dobę przyjmuje, zwiększyć, zmniejszyć, czy zostawić taką samą. Myślę, że już chyba... Przy jakiej zakrzepicach leczonym jest warfaryną, tak. Czy można adrenalinowi włączać? Przyznam się, że nic mi nie wiadomo o jakichś interakcjach, ale postaram się to sprawdzić, w razie czego przekazać dobrze przez fundację. Natomiast na pewno leczenie, jeżeli ktoś miał zakrzepicę i rozpoczyna leczenie adrenalinowidem, czy chce kontynuować, to takie bardziej intensywne leczenie przeciwkrzepliwe generalnie jest wskazane. Acetylcholinesterol bądź warfaryna. Także generalnie wydaje mi się, że tak, jeżeli są jakieś nowinki, ktoś coś doniósł, to staram się sprawdzić, bo może być tak, że o czymś nie wiem, ale ogólnie to są same zamki. Kieruje do poradni terapii bólowej lekarz amator, czy... Każdy lekarz może skierować pacjenta do poradni terapii bólowej. Każdy. To kwestia jest znalezienia sobie już później miejsca. Jeśli chodzi o Wrocław, taka poradnia leczenia bólowego jest na Borowskiej. Była przez jakiś czas tutaj, niestety w tej chwili już nie mamy. Ale myślę, że to można wrzucić w Google, NFZ, kolejki do specjalistów i zawsze się pewnie znajdzie, choćby gdzie są. Dziękuję bardzo.